Współcześnie dość popularny jest stereotyp, że Stary Testament przedstawia innego Boga niż Nowy Testament. Piewcy tej koncepcji twierdzą, że Bóg Starego Testamentu jest groźny, mściwy, krwawy, gniewny, a Bóg Nowego Testamentu litościwy, współczujący, pełen miłości i dobrotliwy. Koncepcja ta wyrasta z nieznajomości natury Boga i opiera się na humanistycznym czy materialistycznym wręcz założeniu, że Bóg jest wymysłem człowieka. I tak człowiek starożytny jako bardziej taki okrutny, bliżej takiej natury twardej, gdzie walka o byt i tak dalej obowiązuje, no tak sobie wyobrażał Boga jako takiego bardziej krwawego, no a wraz z postępem cywilizacji, z rozwojem człowieka, no te takie dobre, łagodne cechy zaczęły dominować, stąd i w Nowym Testamencie taki inny, łagodniejszy Bóg się pojawił. W rzeczywistości sama Biblia twierdzi, że Bóg jest ten sam. List do Hebrajczyków tak to definiuje. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. List do Hebrajczyków 13:8. To oczywiście taki najbardziej skondensowany tekst, który na ten temat się wypowiada, a ja chciałem dzisiaj przedstawić fragment z Ewangelii Łukasza, czyli z tekstu Biblii, który jest, zdaje się, najlepiej znany, no bo najczęściej się ludzie odwołują do właśnie Ewangelii, a który przedstawia Boga, zgodnie z tą teorią humanistów, którą przedstawiłem na początku, w iście starotestamentowy sposób. 19 rozdział Ewangelii Łukasza od wersetu 12. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on objąwszy królowanie powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. I rzekł do niego, także i ty bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym bierzesz czegoś nie położył i żniesz czego nie posiałeś. Rzecze do niego, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. Tu pozwolę sobie na drobną dygresję, bo rzeczywiście ten fragment głównie jest wykorzystywany do takiej nauki o tym, jak wykorzystywać talenty, jak pomnażać to, co nam Bóg dał. Ale tutaj wtrącę taką ciekawostkę, która praktycznie na pograniczu jeszcze starożytności i średniowiecza przyplątała się do chrześcijaństwa, mianowicie, że chrześcijanie nie mogą pożyczać pieniędzy na procent, że jest to z gruntu zła, grzeszna formuła działalności gospodarczej czy kontaktu z pieniądzem. Przez całe średniowiecze też ta nauka panowała, i stąd no, ktoś musiał się zająć pożyczaniem pieniędzy i tutaj akurat musieli to robić niechrześcijanie. W Europie zajmowali się tym głównie Żydzi i stąd też zresztą ich potęga finansowa i także przylgnęło do nich dużo negatywnych określeń związanych z pieniędzmi. Warto wiedzieć, że to się wzięło właśnie z tej nauki wczesnośredniowiecznej, powiedzmy. Zobaczmy, że nie ma ona żadnego oparcia w Biblii, wręcz przeciwnie. Tutaj jasno Bóg definiuje, że owszem, można pieniędzmi lepiej zarządzać i więcej z nich wycisnąć, no ale jakimś takim przyzwoitym minimum to jest oddanie pieniędzy do banku, by później
odebrać je zyskiem. Jest to całkowicie dobry sposób obracania pieniędzmi. Oczywiście, tak jak w każdej dziedzinie życia, i tu mogą być nadużycia, ale nie mówimy tutaj o samym tym głównym zjawisku, jakim jest pożyczanie pieniędzy. No ale idźmy dalej, co się dzieje z tym złym sługą. A do tych, którzy stali obok, powiedział: odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego: panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, kto nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. A tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Po skończeniu tej przypowieści Jezus poszedł dalej, zdążając do Jerozolimy. Bardzo ciekawe zakończenie. Zobaczmy, że bez cienia wątpliwości odnajdujemy w tym królu, który tutaj panował, który dał te miny, odnajdujemy analogię do Boga. I ostatni werset opisuje go w ten sposób: przyprowadźcie tutaj moich wrogów i zabijcie ich na moich oczach. Ciekawe, jak to pasuje do tej koncepcji, jak gdyby nowego Boga objawionego w Nowym Testamencie, Boga, który jest pełen miłości, cierpliwości, litości, współczucia, dodam, tylko tych cech. W rzeczywistości obraz Boga jest zarówno taki, jaki, można powiedzieć, w dużej mierze dominuje w Starym Testamencie, jak też i taki, który dominuje rzeczywiście w Nowym Testamencie. Rzeczywiście można powiedzieć, że Stary Testament prowadził ludzi do zrozumienia, że grzeszą, że gniewają Boga, a Nowy Testament prowadzi ludzi do zrozumienia tego, w jaki sposób Bóg postanowił rozwiązać problem człowieka, który grzesząc zasługuje na Boży gniew. Ale dalej jest to ten sam Bóg. Zarówno w Starym Testamencie znajdujemy wiele przykładów miłości i litości Boga nad ludźmi, jak też w Nowym znajdujemy jasne świadectwo, że dalej jest to ten sam Bóg, który w gniewie będzie niszczył swoich wrogów i który nie ma żadnego pobłażania dla grzechu i nienawidzi go tak samo 4 czy 5 tysięcy lat temu, jak 2000 lat temu i jak teraz. Warto więc, byśmy nie ulegali stereotypom, które wmawia się na temat Boga, ale byśmy wyrabiali sobie o nim zdanie w oparciu o to, co jest objawione, co on sam objawił, czyli w oparciu o jego święte słowo.